Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Zacznę może od tego, o tych kryzysach, o których Pan Poseł Szejnfeld wspominał, że są immanentną cechą naszej rzeczywistości. Ja chcę powiedzieć, że są oczywiście, ale tej rzeczywistości, która jest ekonomią i gospodarką co najwyżej dwudziestowieczną, neoliberalnego sposobu myślenia, neoliberalnego sposobu uprawiania gospodarki, którym przesiąknięty jest ten projekt, czy te oba projekty, które dzisiaj są przedmiotem naszej debaty, zawarte w druku 1105 i 1116. Chcę powiedzieć w imieniu klubu Ruchu Palikota, że z góry powiedzieć, że ten projekt, składamy wniosek o jego obu tych projektów, o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu. Odniosę się teraz do kwestii szczegółowych. Ma zostać dodany artykuł 131, który zmienia definicję doby pracowniczej. Ten przepis daje możliwość ogromnych nadużyć. Z jednej strony w projekcie pozostaje przepis artykułu 132, paragraf pierwszy, który mówi, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku. Natomiast w wielu branżach prace często są wykonywane znacznie dłużej niż 13 godzin na dobę. Taką branżą jest na przykład budownictwo, gdzie często zdarza się, że pracownik pracuje od rana do późnego wieczora, a gdy rozpocznie pracę o 7 rano, a skończy o 22, zostanie mu tylko 9 godzin odpoczynku do rozpoczęcia kolejnej doby pracowniczej. Nawet gdyby zacznie pracę o 8 rano, nie zostanie zachowana potrzebna 11-godzinna przerwa w pracy, a będzie to już kolejna doba pracownicza. Zatem zapewnienie 11-godzinnego okresu odpoczynku nie będzie możliwe przy tej definicji doby pracowniczej liczonej od momentu rozpoczęcia pracy. W propozycji brakuje także przepisu mówiącego o 11-godzinnej przerwie w pracy. Przepis ten daje także możliwość rozpoczęcia ponownie pracy w tej samej dobie pracowniczej, bez konsekwencji pracy w godzinach nadliczbowych. Zmniejszy to wynagrodzenia pracowników. Umożliwi to także rozpoczęcie pracy w tym samym dniu bez wystarczającej ilości snu. Na przykład, gdy pracownik rozpocznie pracę o godzinie 6 rano, przepracuje 8 godzin, będzie mógł rozpocząć kolejną pracę o godzinie 23 po zachowanych 11 godzinach odpoczynku, tylko czy w tym czasie będzie w stanie odpocząć. Tym bardziej, że zmiana ma dotyczyć również budownictwa, co jest podkreślone w uzasadnieniu do projektu. Ja po prostu sobie tego wyobrazić nie potrafię. Wydłużenie okresu rozliczeniowego to drugi problem. W artykule 129 Kodeksu Pracy proponowane jest dodanie ustępu w paragrafie trzecim dotyczące możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Oraz artykuł 151, paragraf 1, który zezwala na zastąpienie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czasem nieodpłatnie wolnym. Te przepisy spowodują, że wypłacenie pracownikowi przysługującego wynagrodzenia za nadgodziny przestanie być możliwe. Pracownik pracujący w branżach, w których intensywność pracy zależy od sezonu czy okresu przedświątecznego, będzie mógł pracować ponad siły po kilkanaście godzin dziennie, a gdy spadnie zapotrzebowanie, zostanie odesłany na bezpłatny urlop. To jest po prostu przewidziane w tej nowelizacji przepisów. Przykładowo, okres przedświąteczny w handlu na przykład wiąże się ze wzrostem popytu i liczby klientów w sklepach. Pracodawca będzie mógł wydłużyć pracę do woli, co zdezorganizuje dzień pracownika. Ciężko też myśleć wtedy o odbieraniu dzieci ze szkoły, przedszkoli czy żłobków, bo pracodawca zażyczy sobie, aby dany pracownik został dłużej. W tym okresie załatwienie spraw urzędowych, a także związanych z życiem rodzinnym będzie uniemożliwione. Pracownik nie dostanie za to dodatkowego wynagrodzenia. W styczniu natomiast, gdy popyt i ruch w sklepach spada, pracownik ten zostanie odesłany na bezpłatny urlop, co uszczupli jego wynagrodzenie w danym miesiącu. Taka organizacja pracy zdezorganizuje także planowanie finansów budżetów domowych rodziny i ma szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych, które mają dochody bardzo niskie. Zmiany stawek za godziny nadliczbowe. Kolejna sprawa. W
Dodaje się artykuł 151, paragraf pierwszy. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługują dodatki w wysokości 80% i 30%. Mówię w skrócie, opisuję ten artykuł. Pracownicy zabezpieczający się w ten sposób przed efektem skumulowanych godzin nadliczbowych. Jeśli pomimo miesięcznego okresu rozliczeniowego z jakiegoś powodu nie będzie możliwe udzielenie dni wolnych w kolejnym okresie rozliczeniowych, to pracownik dostanie znacznie mniejsze wynagrodzenie. Ta zmiana nie jest spowodowana troską i dobrymi intencjami pracodawców, z którym konsultowane były wyłącznie, jak się okazuje, te projektowane przepisy oraz ich dbałością o miejsca pracy, ale chęcią powiększenia zysków kosztem pracowników, a nawet przerzucenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na pracownika. Uzasadniając te zmiany, wnioskodawcy nowelizacji mijają się także z prawdą, twierdząc, że w Niemczech stawki za nadgodziny są niższe. Tam stawki za nadgodziny ustalane są w indywidualnej umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Nie są ustalane. Ustalają ją w te układy zbiorowe i nacisk na pracodawcę przez związki zawodowe. Te stawki osiągają nawet 60% za każdą nadgodzinę. W Polsce w wielu przypadkach ze względu na to, o czym wspominał pan poseł Szwed, nie jest to po prostu możliwe. A co najważniejsze, wnioskodawcy uzasadniają zmianę, sugerując, że koszty pracy w krajach zachodnich są o wiele niższe. W rzeczywistości Polska jest w czołówce krajów o najniższych kosztach pracy w Europie według Eurostatu. Daleko nam do kosztów pracy w krajach skandynawskich, Niemczech, Belgii, Holandii i tak dalej. Uderza to także w stan finansów publicznych, w stan budżetów domowych i w stan budżetów domowych, które z roku na rok są coraz bardziej się kurczą. Te zmiany nie przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy. Przeciwnie, przyczyniają się do spadku wynagrodzeń pracowników, ale także do spadku popytu i wzrostu bezrobocia. Uderzają także w drobnych przedsiębiorców, którzy są głównymi pracodawcami w Polsce. Przyczyny złego stanu gospodarki to także właśnie deregulacja w wielu zakresach, w tym także majstrowanie przy kodeksie pracy proponowane w tych zupełnie niefortunnych ustawach. Jedną z przyczyn wzrostu bezrobocia przypisuje się faktowi opłacania pracowników w momencie przestoju pracy w przedsiębiorstwie. Rzeczywiście, w niektórych branżach, na przykład motoryzacja czy hutnictwo, istnieje problem spadku zamówień w okresie kryzysu. Dlatego to państwo powinno zaproponować programy, które wspierają przedsiębiorców po to, żeby miejsca pracy można było zachować, a nie czynić to kosztem pracowników i zmniejszenia poziomu płac w Polsce w ogóle. Studium analizy statystycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym opublikowało pracę rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007-2010. Z tej pracy wynika, że od 2002 roku udział wartości dodanej brutto przedsiębiorstw wzrósł około 5%, a udział wartości dodanej brutto gospodarstw domowych zmalał o podobną wartość. Pokazuje to, że w Polsce od wielu lat istnieje tendencja do spadku dochodów gospodarstw domowych, a wzrostu zysków przedsiębiorstw. Wywołuje to spadek realnego popytu, a w szczególności na towary i usługi oferowane na rynku wewnętrznym. Z tej pracy wynika także, że udział płac w PKB jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Aktualna polityka, w tym polityka proponowana w omawianych nowelizacjach, stale powiększa poziom rozwarstwienia dochodowego w Polsce. Współczynnik Giniego bliski 0,4 pokazuje różnicę między najmniej i najlepiej zarabiającymi, a przecież im mniejsze rozwarstwienie, tym bardziej sprzyja to wzrostowi gospodarczemu. Jednym słowem, wzrost poziomu płac i zmniejszenie rozwarstwienia dochodów powoduje spadek realnego bezrobocia. Mimo wzrostu gospodarczego płace w Polsce realnie maleją, wzrasta bezrobocie, usługi publiczne rozpadają się, zwiększa się skala ubóstwa, a ogromna liczba, zwłaszcza młodych ludzi, pracuje na umowach śmieciowych. Można powiedzieć, że żyjemy w kryzysie społecznym, choć jeszcze nie ekonomicznym. Co różni Polskę od takich krajów jak Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania? Otóż inwestycje prywatne we wszystkich tych krajach gwałtownie zmalały z powodu kryzysu, a jednak w Polsce ze środków europejskich na inwestycje
pompowanie tych inwestycji spowodowało utrzymanie się wysokiego poziomu PKB 5,7%. Przyczyniło się to do utrzymania wzrostu gospodarczego mimo niekorzystnej koniunktury. Podsumowując, sposobem na wyjście z Polski z kryzysu społecznego, a także powrót gospodarki kraju na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego nie może być uzależniony od uderzania w prawa pracownicze i dochody pracowników. Nie tylko nie będzie to miało pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy, ale także może wpędzić Polskę w recesję. Już teraz przyznaje się, że polityka cięć w Grecji była chybiona. Spowodowało to jeszcze większy kryzys w tym kraju. Nie popełniajmy zatem błędów tych krajów, idąc drogą cięć i uderzając w obywateli. Dziękuję bardzo.